Dobrze, panowie, przedostatnie pytanie. Czy, a jeśli tak, to jaką, panowie, dostrzegacie korelację między liczbą sprzedanych egzemplarzy, a tym, jaka partia dochodzi do władzy i rządzi? Czy dostrzegacie jakąś korelację? Panie doktorze Sykiewicz. Pewnie jest to tutaj bardziej podejrzane, tak jak w wyborach. To znaczy, ja bym raczej mimo tych naszych wyników skłonił się tutaj, że dojście takie do władzy generalnie, przynajmniej w przypadku prawicowych, względów, jednak jest to po tamtej stronie, zmniejsza to się. To znaczy, jeżeli, bo my żeśmy nigdzie nie poparli PiS-u w wyborach, natomiast ja osobiście poparłem Lecha Kaczyńskiego. Napisałem, że to zwycięstwo w wyborach będzie na pewnej zmiany. Co nie oznacza, że wszystko, co robi Lech Kaczyński, mi się w tej chwili podoba. Jeżeli ktoś czyta gazetę, to wiedział, że w sprawie kształtu obecnej ustawy administracyjnej byliśmy bardzo krytyczni. I nam się podobał więcej innych projektów. Ale generalnie rzecz biorąc, bierze się tutaj jakiś ciężar odpowiedzialności za wyczyny ludzi, którym jakby się, do których jest bliżej. Tu trzeba pamiętać, że kolejność też była taka, że większość szczególnie młodych polityków PiS-u po prostu wychowywała się z tego PiS-u, wychowywała się w tekstach Piotra Grzybickiego, a potem jakby szła do wyborów też z kasłami, ideami, które już w 2005 roku my żeśmy rzucali. Oni generalnie rzecz biorąc raczej w tą stronę by tak się utożsamiali, oni wszyscy, ci młodzi szczególnie politycy PiS-u deklarowali się jako czytelnicy Gazety Polskiej, no to też naszych autorów, bardzo wielu ludzi poszło potem do rządu czy do mediów różnego typu. Więc zawsze, czy się podoba to, czy nie, bierze się ciężar odpowiedzialności w opinii publicznej, to osoba, która jest rozczarowana tymi rządami, będzie też miała w pewnym sensie pretensje do gazety za to, co się wydarzyło. No, z drugiej strony, oczywiście, jeżeli ma się super dobry układ z władzą, to można mieć te drogę, na przykład do rekord. Ale my tego nie odczuwamy, weźmy tygodni Gazeta Polska. To nie zobaczy tam do trzęsienia reklam, to wynika z różnych powodów, a przede wszystkim między innymi z takich, że ja nie zamierzam wykorzystywać swojej znajomości do pozyskiwania tych reklam. Jeżeli ktoś uważa, że nam trzeba, może na, żeby mu się dopłacał przy rynkowych, to zapraszamy, jest u nas goszczony, witamy i bardzo dobrze traktowany. Natomiast nigdy nie było tak, żebyśmy na Gołobiedniowskie kiwali, czy wykorzystywali swoje kontakty. Natomiast jeżeli rzeczywiście bywało tak w przyszłości, były takie pisma, które są podejrzane, że wykorzystywały swoje kontakty do zdobywania reklam, to oczywiście możemy sprzedać pieniądze na promocję. Wtedy to jakoś się przekłada. Ale nawet promocja czegoś, co nie jest zbyt chciane przez czytelników, niewiele pomoże. Przykład, nie pomyślę nad nieboszczykiem Paskiś, to jest Poznań, który wydał dziesiątki milionów złotych, co najmniej 15 milionów na promocję. A był na tyle nietrafionym z różnych powodów produktem. Zresztą produktem, który miał zaatakować dokładnie rynek czytelników Gazety Polskiej, dokładnie ten sam target otrzymaliśmy. Oni weszli, jak ja akurat chwilę po tym, jak ja przejąłem kierownictwo redakcji, zdałem sobie z tego sprawę, że walczyli dokładnie tego samego czytelnika, że do tego, że oni w największym stopniu kupowali naszych autorów. I to nie tych, którzy odeszli, powiedzmy, wraz z tego, że była niewielka grupa, zresztą goszcząca teraz między innymi w Newsweeku. Bo oni mieli inne poglądy. Znaczy, to nie było zagrożenie, mieli inne poglądy, oni jakby do kogoś innego bliżej Gazety Wyborczej. Natomiast w przypadku Ozonu było tak, że mieliśmy poczucie, że walczymy o tego samego czytelnika. Dlaczego projekt był nieudany? Otóż była zasadnicza zbieżność między tym, czego chciał właściciel, zadowolił właściciel, a zespołem. W związku z tym ich to rozerwało na strzępy, bo promowano jeden tygodnik, a produkowano drugi tygodnik. To musiałoby prowadzić do katastrofy, więc to nie zawsze jest też tak, że super promocja przełoży się na sprzedaż. Rzecz jest bardzo skomplikowana, ale generalnie, jeżeli istnieje jakaś tendencja, to ceną za zwycięstwo obozu, z którym jest kojarzone jakieś pismo, jest spadek sprzedaży tego pisma. To może tę tezę postawioną w pytaniu można odwrócić, może właśnie spadków bądź wzrostu sprzedaży nakładów pism można wdrożyć, kto wygra w wyborach, panie redaktorze Domacki. Czy tutaj może w ten sposób niejako sprzedaż zapowiada? Wygląda na to, że wybory się nie odbędą. Moim zdaniem jest bezpośrednia relacja między polityką a
sprzedażą tygodników. Dzisiaj nie widzę na rynku tygodnika, który mógłby spełnić kryteria pisma obiektywnego, niezależnego, ponadpolitycznego. I nie sądzę, że ktoś... Kiedyś widział? Czy kiedyś to dostrzegł, takie pismo? Tak, ja uważam, że...